że przenosimy się wehikułem czasu 30 lat naprzód. Co robisz? Jakim jesteś człowiekiem? A nie wiem, okaże się za 30 lat. Ale gdybyś tak troszeczkę pofantazjował. Nie wiem, naprawdę. Ja nie wiem, co będzie jutro, a co dopiero za 30 lat. A jak będzie wyglądała według ciebie muzyka klubowa za 30 lat? Nie potrafię tego powiedzieć. 5 lat temu nie wiedzieliśmy na przykład, czy że dzisiaj będzie elektro tak popularne. Nie wiemy, co będzie za rok, za 5, za 10 lat. Naprawdę, to wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. A jakie masz swoje sposoby na zachęcenie publiczności do zabawy? Nie wiem, po prostu robię to, co lubię, gram dla ludzi. Ludziom to się podoba. Ja się z tego cieszę, że mogę coś przekazać ludziom od siebie. A co myślisz o liście DJ-ów, o rankingu DJ-ów? Są jakimś tam wyznacznikiem. Pokazują jak popularność przede wszystkim. Uważasz, że to jest potrzebne? Ja myślę, że tak. Jakiś, no mówię, to jest wyznacznik popularności DJ-a. Nie jakiś tam jego umiejętności technicznych, tylko bardziej popularności. A co byś poradził osobom, które tworzą taki ranking? W którą stronę powinny pójść? Na co szczególną uwagę zwrócić? Znaczy to ci ludzie, co tworzą te rankingi, to są profesjonaliści, bo to jest DJ Mag angielski, jest The DJ List, to są ludzie, którzy od bardzo wielu lat to robią, także ja im poradzić nic nie mogę, oni wiedzą, co mają robić. A znaczy, jak... Co mogę poradzić tym, którzy by chcieli się znaleźć w tym rankingu? Nie wiem, trzeba się promować, trzeba produkować, trzeba występować. Tak. A gdzie się promować, jak się nie lubi telewizji? Internet. Przede wszystkim internet. Dzisiaj internet jest moim zdaniem największym medium, jeśli chodzi o promocję muzyki klubowej. Bo w telewizji de facto muzyka klubowa nie jest grana. Jedynie no, jakieś tam pojedyncze kawałki, prawda? Ani w radiach, ani w telewizji. W Polsce bynajmniej, w Holandii tak, ale w Polsce radia i telewizja nie są zainteresowane promowaniem prawdziwej muzyki klubowej. Jedynie muzyka komercyjna. A co byś powiedział ludziom, którzy nie słuchają muzyki klubowej? Jak byś ich zachęcił, żeby przyszli tutaj na imprezę, bawili się z nami? No właśnie, jak mogę zachęcić? Jedynie no, muszą ściągnąć tą muzykę, nie wiem, zakupić i posłuchać. To jest jedyna zachęta. No, obejrzeć jakieś filmy z imprez, jak ci ludzie na imprezach klubowych bawią. No to jest jedyna zachęta. No, innej recepty nie znam.